Ja bym był... Znaczy nie, to chyba nie muszę, przepraszam. Bo my mamy chyba... Dobry wieczór Państwu. Przed nami ostatnia już dzisiaj debata. Jestem jednak pewien, że o tym, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy od południa, od godziny 12, będziemy rozmawiać jeszcze długo, nie tylko na antenie w Radiu 24, ale także w naszych domach. I ta debata ostatnia również wpisuje się w ten schemat. Ja bardzo boję się odpowiadać na pytanie, które widnieje w tytule tej dyskusji. Na szczęście nie ja będę musiał na nie odpowiadać, tylko nasi goście, którzy się nie boją, dlatego dzisiaj z nami tutaj są. To pytanie brzmi, co dalej z Polską, a zmierzam się z nim jedyna dziś kobieta w naszym składzie, Aldona Zaorska, Warszawska Gazeta, PL1TV. Witamy serdecznie panią redaktor. Pisarz, publicysta, redaktor naczelny tygodnika do rzeczy, Paweł Lisicki. Dobry wieczór. Dziennikarz śledczy, każda jego książka staje się bestsellerem, Wojciech Sumiński. Witamy serdecznie. Publicysta tygodnika do rzeczy, konserwatysta i wolnościowiec Łukasz Warzecha. Dobry wieczór. Kiedyś nie zgadzałem się z tym, że pasuje do niego przymiotnik skrajny. Dzisiaj się zgadzam. Redaktor naczelny skrajnie niezależnej telewizji internetowej w Realu 24, Marcin Rowan. Witamy. Proszę Państwa, nasza debata, co dalej z Polską, będzie składała się z czterech bloków. Blok pierwszy inflacja, drugi wojna, trzeci relacje z Unią Europejską i czwarty wybory, a po tych czterech blokach będzie jeszcze miejsce na pytanie od Państwa, pytanie od publiczności, więc proszę już myśleć nad tym pytaniem i kto pierwszy, ten lepszy, kogo pierwszego dostrzega na sali zgłaszającego się, ten będzie mógł odpowiedzieć za mikrofon i zadać to pytanie. Będzie też jedno pytanie, takie najciekawsze z Facebooka, YouTube lub Twittera. Najlepiej, żeby to były pytania do wszystkich naszych uczestników. Wstęp mamy za sobą, więc przechodzimy do głównej części debaty. Blok pierwszy, inflacja. Dzisiaj święto, zamknięte sklepy, ale jutro czeka nas ta wycieczka bardzo kosztowna, po masło, po cukier. Wiemy, ile to kosztuje. Wiemy, ile kosztuje dzisiaj paliwo. Nie wiemy, czy węgla wystarczy, czy gazu nie zabraknie. Na szczęście chrustu mamy pod dostatkiem. No i a propos tych wszystkich problemów, naprawdę jest tak źle, czy może przesadzamy, a może jest jeszcze gorzej? Aldona Zaorska, jak powiesz? Powiem tak, no, wydaje mi się, że wesoło nie jest. I nieprzypadkowo właściwie panujący nam rząd zachęca nas do zbierania chrustu, jakkolwiek to zabrzmi. Mnie to przypomniało opowieści moich dziadków o czasach przedwojennych, kiedy posiadacze, właściciele lasów bardzo o nie dbali, bardzo pilnowali, bo nawet igliwie było w nich wygrabione, no bo ludzie potrzebowali do ogrzewania domów wszystkiego, więc smutno mi się robi, że mamy taką sytuację. Bardzo szczerze powiem, że powątpiewam, czy nam rzeczywiście wystarczy gazu, czy nam rzeczywiście wystarczy węgla, czy rzeczywiście będzie tak, że zimą nie będziemy musieli, tak jak na zachodzie, obniżać o parę stopni temperatur w naszych mieszkaniach. Więc to tutaj nie jestem optymistką, jeżeli chodzi o sytuację. Ja ekonomistą nie jestem, serdecznie nienawidziłam na studiach ekonomii, bo miałam, ale wydaje mi się, że jest to sytuacja trudna. Tak samo sytuacja trudna z przemyśle spożywczym. Tutaj padło słowo cukier, nie wiem, czy Państwo wiedzą, 60% polskich cukrowni, polskiej sprzedaży cukru jest w rękach Niemiec.
I sytuacja wygląda tak, że ten cukier wyjeżdża do Niemiec, dlatego tam jest tańszy niż u nas, a nasz cukier, i to też przypadkowo się dowiedziałam, jest firmy, które chcą zakupić, sieci sklepów, które chcą zakupić polski cukier, dowiadywały się w ostatnim czasie, że no bardzo im przykro, ale nie sprzedano. Nie będzie dostaw polskiego cukru, od polskiego cukru, więc myślę, że rząd nie mówi nam wszystkiego. Zapewne celowo. Natomiast to nie sądzę, żeby nam wystarczyło energii, natomiast w ten sposób mszczą się lata błędów, lata dostosowywania się do tej unijnej polityki, tej chorej polityki Fit for 55. I mam wielki żal do premiera Mateusza Morawieckiego, że się na to godził i że rząd Prawa i Sprawiedliwości poza toczeniem batalii z Czechami o kopalnię węgla Turów nie zrobił nic, żeby nam zabezpieczyć tak bardzo energetyczne zaplecze jak mógł. Bo owszem, ten terminal gazowy, wszystko bardzo pięknie, tylko okazuje się, że to może nie wystarczyć. Proszę Państwa, dwie prośby jeszcze, zanim oddam głos kolejnemu uczestnikowi naszej debaty. Pierwsza prośba do Państwa. O, teraz jest bardzo cicho i tak byśmy chcieli, żeby pozostało, żeby w tej części sali, która należy do Państwa, było słychać tylko Państwa oddechy, więc żeby nic nie było słychać. A teraz jeszcze prośba do naszych uczestników. Starajmy się trzymać czasu 5 minut, żeby zmieścić się w tym czasie naszej debaty. Paweł Lisicki, bardzo proszę. Znaczy, zastanawiam się, co istotnego w tej sprawie inflacji można powiedzieć. Poza tym, że ona jest, jeśli chodzi o Polskę, większa niż w wielu innych państwach unijnych, choć nie najwyższa. Myślę, że na pewno ważnym czynnikiem, który doprowadził do tego, że ona jest właśnie w Polsce wyższa, jest ogólna polityka rozdawnictwa prowadzona przez obecny rząd. Zaczęło się to niewinnie. Zaczęło się to od programu 500+, przy czym programu, który miał mieć przede wszystkim charakter wsparcia dla demografii. Przypomnę, że w wersji pierwotnej był to program poparcia, znaczy program dofinansowania rodzin, gdzie było co najmniej dwoje dzieci. Co do zasady ja uważałem, że ten program przy całym ryzyku z tym związanym jest rzeczą być może słuszną, bo rzeczywiście, jak wszyscy wiemy, kwestia demografii jest rzeczą bardzo ważną. Ta Polska pod tym względem się wyludnia. Różne raporty wskazują na to, czy wskazywały na to, że w roku 2030-2040 liczba Polaków będzie systematycznie spadała. Natomiast niestety program ten bardzo szybko zmienił się z programu wspierającego demografię w program rozdawnictwa socjalnego, ponieważ po 500+ od drugiego dziecka pojawił się projekt już obecnie obowiązujący 500+ na każde dziecko. Na później, ponieważ się okazało, że to politycznie, jak rozumiem, tak dobrze idzie, no to zaczęto wprowadzać kolejne programy rozdawnictwa. Wyprawki, wsparcia, 13. emerytura, teraz bodajże 14. emerytura. Na to nałożył się jeszcze fatalny pomysł przepompowywania dużych pieniędzy dla przezwyciężenia kryzysu, który w dużym stopniu rząd sam wywołał, podejmując bardzo drastyczne ograniczenia na działalność firm, przedsiębiorstw wskutek tak zwanej pandemii. Więc myślę, że najkrócej mówiąc, istotnym czynnikiem, nie jedynym, ale istotnym czynnikiem tego, że ta inflacja w Polsce jest tak wysoka, poza czynnikami obiektywnymi, jak wojna na Ukrainie, jak właśnie wzrost cen surowców, jest w dużym stopniu nieodpowiedzialna polityka rozdawnictwa, która sprawia ma dwa podstawowe skutki. Pierwszy, o czym mówimy, czyli inflacja, czyli coraz więcej pieniędzy w obiegu, wzrost cen. Efekt jest taki, że Polsce może grozić kompletne rozregulowanie, chaos, a w dłuższej perspektywie nawet bankructwo. Ale nawet ważniejszą częścią, albo ważniejszym skutkiem, jeszcze o czym mówię, jest stopniowe przyzwyczajanie Polaków, że nie trzeba pracować, ponieważ pieniądze znajdzie rząd, on je rozda. I to jest moim zdaniem rzecz najgorsza w tym wszystkim, co się dzieje. Gorsza nawet niż inflacja, która nam towarzyszy. Czyli przekonanie, że na rynku, jeśli tak można powiedzieć, mają pozostać tylko gigantyczne firmy państwowe,
a praca, wysiłek, innowacyjność, twórczość i tak dalej w gruncie rzeczy są znacznie mniej ważne niż zakrojona na wielką skalę polityka socjalna. No, efekty tego widać, efekty tego zobaczymy. Spodziewam się niestety, że inflacja nie tylko, że nie spadnie, ale będzie dalej wzrastała. Obecnie 15,6% to niestety nie jest ostatnie słowo, które zostało w tej sprawie powiedziane. Wszystkie inne doświadczenia, które znamy, innych państw, które prowadziły, których rządy prowadziły tak nieodpowiedzialną politykę rozdawnictwa, zawsze kończyły się fatalnie. Znaczy kończyły się bankructwem, no bo na pewnym etapie nie można zaspokoić potrzeb i tych, którzy udzielają państwu pożyczek i obywateli i tak dalej, i tak dalej. Trochę to przypomina, już kończę, ale trochę to przypomina taką sytuację niestety narkomana, który najpierw sobie daje małe dawki, potem większe dawki, potem jeszcze większe dawki i niestety w takiej sytuacji niestety mam wrażenie jesteśmy. To znaczy polityka socjalna polegająca na coraz większym rozdawaniu pieniędzy, które przecież nie są pieniędzmi rządu, tylko są pieniędzmi, które się w pewien sposób zabiera obywatelom, jest skrajnie niebezpieczna, skrajnie ryzykowna i zawsze się źle kończy. Jako kolejny Wojciech Słomiński, więc zakładam, że będzie to spojrzenie okiem śledczym na tę inflację. Przede wszystkim dobry wieczór Państwu, dziękuję organizatorowi Państwu za to, że możemy się spotkać w tak miłym gronie. Proszę Państwa, cóż tutaj można dopowiedzieć do tego, co padło? Spróbuję spojrzeć na to rzeczywiście z punktu widzenia dziennikarstwa śledczego, czyli zawodu, który staram się uprawiać od ponad ćwierć wieku. To, co obserwujemy dzisiaj, jest dla mnie tylko elementem tego kryzysu, który już wszyscy dostrzegamy i odczuwamy. Elementem dlatego, że z perspektywy tych 25 lat ja odnoszę wrażenie, że jesteśmy, czy może byliśmy bardzo bogatym państwem, bo tylko naprawdę bardzo bogate państwo mogłoby wytrzymać skalę tak bandyckiej, przestępczej działalności wielu ludzi na wysokich stołkach, która trwała nieprzerwanie od ponad 30 lat przez wszystkie dokładnie rządy. Żeby powiedzieć, o czym mówię w telegraficznym skrócie, obserwowaliście Państwo, może kto miał dość cierpliwości, by obserwować tego typu wydarzenie, historię Andrzeja Izdebskiego, któremu państwo polskie powierzyło około 200 milionów złotych, chociaż był to człowiek, który całe życie zajmował się działalnością paraprzestępczą pod ochroną służb specjalnych. Przez wszystkie dokładnie rządy tzw. wolnej Polski pływał jak ryba w mętnej wodzie. Dzisiaj podobno nie żyje międzynarodowy list gończy został wysłany za nim w momencie, w którym pojawiły się informacje, że nie żyje. Ale sięgnijmy do początku takich Izdebskich tego świata, których ja obserwowałem nawet nie dziesiątki, a setki. Początek lat 90. Mamy Kulczyka, mamy Bank Śląski Warte, prywatyzacja Banku Śląskiego i Warte, akcje za bezcen. Mógł je kupić tylko właśnie Kulczyk wystawiony przez służby specjalne. Później te akcje poszybowały bardzo szybko do góry. Tak zarobił swoje pierwsze dziesiątki, a potem setki milionów. Nazywano go później uczciwym biznesmenem albo wręcz filantropem. Później takich Kulczyków mieliśmy przez wszystkie dokładnie rządy przez dziesiątki lat. W zasadzie nie została rozliczona żadna duża historia. Fundacja Pro Civili, fundacja, której patronował bandyta, tak podkreślam, bandyta, prezydent polski bandyta Bronisław Komorowski, nie poda mnie do sądu, a jak nie poda, to będzie to świetny dzień, bo wtedy ludzie dowiedzieliby się, dlaczego mówię o nim bandyta i przestępca. Więc mieliśmy takich bandytów na najwyższych szczeblach władzy państwowej, bardzo wielu, którzy zajmowali bardzo wysokie stanowiska, a których przedstawiano autorytety, a nawet często jako autorytety moralne. Więc to, że państwo polskie wytrzymało to wszystko, dziesięciolecia działalności tego typu ludzi na najwyższych szczeblach, to jest naprawdę jakiś cud, że nasz kraj się jeszcze nie rozpadł. To, co obserwujemy teraz, to jest, można powiedzieć, wisienka na torcie, to jest puenta dla tej bandyckiej, przestępczej działalności, która trwała przez wiele, wiele lat, nie została rozliczona. Padło tutaj w słowo gaz. Ile razy mówiliśmy, podawaliśmy szczegóły gazowego przekrętu stulecia,
pokazywaliśmy o to, że można by to wyjaśnić. Po to, by inni nie robili takich rzeczy. W jaki sposób? Wystarczyło powołać komisję do spraw śmierci Andrzeja Lepera. Tomek Budzyński, kiedy byliśmy przesłuchiwani przez prokuraturę okręgową, ja i on, powiedział: zwolnijcie mnie z tajemnicy państwowej, wystąpcie do szefa ABW, do prokuratora, by on zwolnił mnie z tajemnicy państwowej. I dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, bo jeżeli powiem teraz za dużo, to złamię tajemnicę służbową, państwową, mogę iść nawet na 8 lat do więzienia. Prokurator nawet się nie zająknął na ten temat. Proszę Państwa, gazowy przekręt stulecia to jest kolejna historia, która jest historią zanurzoną w wiele innych historii. Historia, w której poznalibyście Państwo, gdyby tak naprawdę wyjaśnić, gdyby było 46 uczciwych posłów, wszystkie okoliczności śmierci Andrzeja Lepera, ale związki i wiele innych elementów, które wiążą się z tą całą historią. Także gazowy przekręt stulecia, w który z kolei umoczony był kolejny Łotr Szubrawiec, Donald Tusk, w którym umoczony był wicepremier Waldemar Pawlak i wielu, wielu innych. To jest niesamowite, że wielu mówiło o tym, że będą tacy ścigani, ale kiedy przyszło do ścigania, to wszyscy odchodzili do stołu. Jak w pokerze, karty nie były wykładane na stół, tylko dokładnie wszyscy odchodzili od stołu. A te przestępstwa, tego typu działalności, gdzie w tle były setki milionów dolarów, gigantyczne kwoty, nigdy nie zostały rozliczone. Nie przypominam sobie choćby jednej historii, która zakończyłaby się pozytywną puentą. I tak to trwało przez ponad 30 lat. Więc jeżeli dziś mówimy o inflacji, oczywiście jest nowa rzeczywistość. Wojna na Ukrainie, szaleństwo wszechczasów, czyli tak zwana pandemia, wiele innych rzeczy, które nam zafundowano. To wszystko oczywiście jest pewną wisienką na torcie. Ale jak prześledzimy całokształt 30 lat, jak funkcjonował nasz kraj, to jest to naprawdę niesamowite, że ten kraj, nasz kraj, Polska, jeszcze się nie rozpadł. Mam wrażenie, że niestety po tym wszystkim, co powiedziałem, to nie jest koniec, jak mawiał Churchill, początek końca, ani nawet koniec początku. Bo niestety obawiam się, że najgorsze jest dopiero przed nami. Dziękujemy bardzo. Redaktor Łukasz Warzecha. Ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia po pierwsze klasycznego liberała, po drugie dziennikarza, który się zajmuje od dawna, publicysty, który się od dawna zajmuje ekonomią i gospodarką. Są pewne w ekonomii stałe prawa, których się nie da przeskoczyć, które opisywali klasycy liberalizmu, tacy jak Adam Smith, Karl Menger, Friedrich Hayek, Milton Friedman. I to, że pojawiają się w tej chwili autorytety, do których tak chętnie odwołuje się pan premier Morawiecki, czy również Jarosław Kaczyński, tacy jak Thomas Piketty, którzy projektują tak zwaną nową ekonomię, w której na przykład można się zadłużać w nieskończoność. No nie wiem, może państwo wezmą książkę, kultową książkę Thomasa Pikettiego, Kapitał w XX wieku, pójdą państwo do banku, pokażą tę książkę, powiedzą, że mogą się państwo zadłużać w nieskończoność, bo tak Piketty pisze w tej książce. No ale niezależnie od tego, ile stron by Piketty napisała, to jest naprawdę gigantyczna cegła ta książka, to nie zmieni praw ekonomii. I ile razy by nie występował w tej sprawie premier Morawiecki albo pan prezes Kaczyński, oni też praw ekonomii nie zmienią. Niektóre z tych praw działają i właśnie to widzimy w sklepach, kiedy idziemy na zakupy. O tym już dużo Paweł Lisicki mówi. To znaczy, jeżeli wypuszczamy więcej pieniądza na rynek, mówiąc w dużym uproszczeniu, ten pieniądz po prostu traci na wartości. Zwłaszcza jeżeli nie wystarcza nam towarów. Znaczy, towarów jest za mało, dużo pieniądza i wtedy pieniądz traci na wartości. I dokładnie właśnie z tym mamy do czynienia. No i teraz, jeżeli pytanie brzmi, co dalej z inflacją i co można zrobić, to co dalej, to w zeszłomiesięcznym raporcie opisywał trochę Narodowy Bank Polski. To był taki raport, który specjalnie się dużym echem nie odbił, bo w tym samym czasie, kiedy ten raport wychodził, wyszedł pan prezes Glapiński i mówił, że w zasadzie to szczyt inflacji będzie w wakacje i już potem będzie spadać, nie ma się czym przejmować. A tymczasem w tym raporcie czytamy coś kompletnie innego. Czytamy, że szczyt inflacji ma przypaść na początek przyszłego roku i ona może sięgnąć blisko 20%. I to nie jest najbardziej negatywny scenariusz, bo w negatywnym 25%. A proszę pamiętać, że to nie jest przecież tak, że jeżeli inflacja spada, czyli ona, dajmy na to, wyniesie, powiedzmy, w którymś momencie 20%, a potem 18%, to że ceny spadają. Po prostu wzrost cen jest wolniejszy i to wszystko. Natomiast one nadal rosną w szalejącym tempie. Żeby ceny zaczęły spadać, musiałoby dojść do deflacji.
czyli musiałoby to być poniżej zera. Więc my mamy przed sobą jeszcze całe miesiące wzrostu cen. Czy Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki o tym nie wiedzą? No wiedzą, bo Jarosław Kaczyński sam o tym zaczął mówić. On już mówi wprost w wywiadach, że no tak, my rozumiemy, że no rzeczywiście dosypywanie pieniędzy do systemu napędza inflację. Tak zdajemy sobie z tego sprawę, no ale przecież nie możemy ludzi zostawić bez pieniędzy, prawda? A to jakie są przyczyny tego wszystkiego, czyli to, o czym już tu częściowo była mowa, to znaczy zgoda w zasadzie bez śladu jakiejś dyskusji czy oporu na kolejne elementy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, albo właśnie zamykanie biznesu, wskutek czego trzeba było potem dosypać 200 miliardów złotych do gospodarki. Mówię tutaj o tym, o czym Paweł wspomniał, czyli zamykanie gospodarki w epidemii. O tym już pan prezes Kaczyński nie wspomina. Mówi tylko o tym, że no, sytuacja jest obiektywna, bo przecież mamy putinflację. No, wszystko przez Putina, proszę państwa. I przez tego Putina trzeba ciągle dosypywać pieniędzy. I niestety, no tak prawdopodobnie będzie aż do momentu, kiedy się odbędą wybory, bo żeby inflację zahamować, to trzeba być bardzo odważnym politykiem. A my nie mamy w tej chwili odważnych polityków ani po stronie głównej partii opozycyjnej, ani po stronie tych, którzy rządzą. Główna partia opozycyjna idzie dokładnie śladem partii rządzącej. No, przypomnę tylko, że kiedy próbował bardzo łagodnie zaprotestować przeciwko temu, co prezentuje Donald Tusk w swoich wystąpieniach. Pan poseł Lenz z Platformy Obywatelskiej powiedział, że może należałoby się zastanowić nad tym, czy jednak nie zawiesić 14 emerytury, to natychmiast dostał po głowie i Donald Tusk powiedział, że jest absolutnie sprzeczny z linią partii. Pan poseł Lenz już nie będzie na listach Platformy w następnych wyborach. Czyli tutaj mamy socjalistę, tu mamy socjalistę tak naprawdę. I niestety my za to płacimy, bo właśnie za tę politykę państwo płacą, jak idą państwo do sklepu. No co z tym można zrobić? No można oczywiście zabrać pieniądze z rynku, tylko to jest bardzo bolesne. I taki odważny polityk, który zabiera pieniądze z rynku, żeby zmniejszyć inflację, no bardzo możliwe, że dostanie w wyborach po głowie. Ale może uratować gospodarkę, tylko że tak już nikt nie myśli. I na koniec jeszcze przypomnę tylko, bo tutaj chyba Paweł się odwoływał do tego, jak rozumiem, słynnego stwierdzenia, warto sobie to co jakiś czas przypominać, kiedy w latach 80., chyba to było w 87 roku, nie dam głowy, na konferencji torysów w Blackpool pani Thatcher powiedziała te słynne słowa, które ja sobie co jakiś czas odtwarzam, to jest to po prostu piękny moment jej wystąpienia, kiedy ona mówi, rząd nie ma publicznych pieniędzy, rząd ma tylko pieniądze podatnika, czyli nasze. No ale niestety, jeżeli pani Thatcher ktoś nie słucha, to potem mamy takie kwiatki, jak na przykład wspaniała inwestycja w Mizerę, nazywaną oficjalnie Izero. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ile kosztuje ten państwowy, podkreślam, państwowy projekt, bo żaden prywatny przedsiębiorca by się nie zabrał za coś takiego, jak robienie samochodu elektrycznego polskiej, w cudzysłowie, produkcji, bo tak naprawdę tam polskiej myśli technicznej to ma być niewiele. Fabryka, grunt, początek tego, co ma z tego wyniknąć, 3 miliardy złotych. No ale kto Boga temu zabronił? Doszli do wniosku, że będą inwestować nie swoje przecież pieniądze, bo gdyby pan Sasin czy pan Morawiecki inwestowali własne pieniądze, to nigdy by nie wyłożyli tak, tylko takiej kasy, w ogóle by nie wyłożyli pieniędzy na ten projekt, ale ponieważ to nie jest ich, no to wykładają. Więc nie miejmy nadziei, że sytuacja się poprawi. Mamy przed sobą miesiące rosnących cen. Dziękujemy i jako ostatni w tym bloku pytanie Marcin Roman. Ja przede wszystkim witam jeszcze raz serdecznie państwa. Taka troszkę narracja idzie z naszej debaty, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimiś kompletnymi idiotami, że oni nie wiedzą, co właściwie robią, tak, że tutaj Kaczyński... Okej, faktycznie, no można tak stwierdzić, jak oglądamy na przykład konferencję Glapińskiego, który tam mówi, że a może będzie 5, a może 9, a może 8, a może 12, jak ten sketch na Unówki, prawda? Tam dobrze pokazali, więc, ale ja nie wierzę w to, że to są kompletni idioci, oni wiedzą, co robią. Zresztą pan premier Morawiecki, człowiek Tuska, jeszcze jak byłego doradcą, tam było bodaj 13-14, no pięknie to powiedział na tych nagraniach usowy. Polacy macie dalać za miskę ryżu. Czyli to jest program wyborczy PiS-u tak naprawdę. Może trochę ukryty, ale tak jest. Tylko, że problem mamy tego typu, szanowni państwo, że może będzie ryż, może będzie micha,
ale nie będzie na czym tej michy podgrzać zaraz tak naprawdę, bo wszystko idzie, zobaczcie, skrajnie do góry. W mojej opinii problem inflacji jest wydumany, w sensie jest sztucznie napędzany. No bo tutaj Łukasz powiedział bardzo przytomnie, tak, wszystko tam winny Putin, tak. Taki mem, pamiętam, ostatnio oglądałem, dosyć taki zabawny, może trochę żenujący, a ja lubię żenujące poczucie humoru, że tam są takie dwa psy, przychodzi właściciel z pracy i te dwa psy mówią do właściciela z taką smutną miną: Putin zesrał się na wycieraczkę. Czyli rozumiem, że wszystkiemu winien jest tak naprawdę Putin. To tak trochę przewrotnie mówię, ale no taka narracja płynie, zobaczcie, z mainstreamowych mediów, tak? W TVA nie jest strasznie wszystko źle, w TVP jest wszystko super, mega, hiper, Morawiecki to jest w ogóle jakiś super bohater i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, oni sami doprowadzili do tej sytuacji. Przecież ostatnie ponad dwa lata tego cyrku, tej pseudopandemii, drukowanie kasy na potęgę, wyniszczanie polskich przedsiębiorców na chama, tak? Wyniszczanie hotelarzy, wyniszczanie całej w ogóle polskiej przedsiębiorczości, tak? Zobaczcie, no dzisiaj, przecież to są jakieś jaja. Polska kiedyś burakiem cukrowym stała, dzisiaj cukier po 8 zł, tak? Polska, na węglu praktycznie śpimy, sprowadzamy węgiel gdzieś tam z Kolumbii albo z jakiegoś innego państwa. Tak jakby faktycznie do Kolumbii eksportować kokainę, no. To jest jakiś debilizm, zobaczcie, to się niestety robi, oni sami, zobaczcie, to napędzają. Niestety, problem w mojej opinii, może ktoś mnie się opluje, ale jest w nas Polakach. Ponieważ daliśmy sobie w większości wtłoczyć taką narrację, że nam się należy, że pieniążki są fajne, bo one właściwie wychodzą z bankomatu. Bo tak mam forsę z bankomatu, że to jest tak, że ktoś bogaty z jednej strony wkłada, a biedny z drugiej strony wyciąga. Tak? Taka jest, zobaczcie, narracja. No to stąd jest, szanowni państwo, ta inflacja, stąd jest to zadłużenie. Jakoś zobaczcie, na Węgrzech benzyna kosztuje tam lekko ponad piątkę, tak? Już nie wspomnę o tej strasznej Białorusi, gdzie jest za 3 zł, tam za 3,50, prawda? Wiadomo, totalitaryzm i tak dalej. Kwestia kolejna, kwestia Ukrainy, zobaczcie. Czyli czy my prowadzimy jakąś wojnę, ja się pytam? Okej, przyjmujemy uchodźców, tam pomagamy i tak, to też w mojej opinii było źle wszystko zorganizowane. Tu mogę to mówić, bo jestem nastajaszczym ruskim agentem, więc tak to napiszą mi, tak? Więc mogę spokojnie się z tym, nie będę krył, ale ja się z tym kompletnie nie godzę. Mówią, że nie będzie tej parady wojskowości i szczerze, tu nie chodzi, że nie będzie parady wojskowości, bo boją się tam wystraszyć Ukraińców, tylko nie mamy czego pokazać, bo wszystko poszło na Ukrainę. Wszystkie czołgi, rosomaki, wozy bojowe, jak przejeżdżał sobie teraz obok Niepodległości, tam jest Ministerstwo Obrony Narodowej, tak fajnie postawił jednego rosomaka i hamera, więc pewnie mamy te dwa. No to fajnie. Ja pamiętam, nie zapomnę w ogóle takiej pięknej, akurat z Wojtkiem jeździliśmy po całej Polsce i nie zapomnę takiego tekstu, oglądamy, przynajmniej pamiętam, jakąś telewizję oglądaliśmy w telewizji i tam taki płaszczak wychodzi, taki tego napompowany, kurczę, taki zadowolony. Był chyba z tym takim odpowiednikiem ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii i ten tam kolejny taki, ten Brytol mówi do niego: no, Polacy, nie macie się czego bać, jakby co, wyślemy wam 300 żołnierzy. No to powiem wam, że ja się poczułem bezpieczny, jak po trzeciej dawce, więc naprawdę, no zobaczcie, no, z takimi ludźmi mamy do czynienia, więc w mojej opinii z tego wszystkiego to wynika. No może wojna ma jakiś wpływ, ale to jakiś procent, może 10%, tak? Skrajne rozdawnictwo, kwestia 25 miliardów dla uchodźców, 500+, wyprawki, po 12 tysięcy na każde dziecko. Dzisiaj pani nauczycielki do mnie podchodziły, które na przykład pytały się o mieszkanie socjalne. To myślicie, że co, Polak jest pierwszy w kolejce? Nie, Ukraińcy. Pytam się, czy to jest normalne? Czy to jest normalne, ludzie? Wy płacicie na to państwo, to jest wasze państwo. To jest wasze państwo. A płacicie de facto na obcy naród. Nie mówię, że pomagać nie trzeba, żeby nie było, ale z głową. Wiemy, że to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. To jest konflikt między tam Chinami, Rosją, USA bardziej. Coś takiego jak Wietnam. Tylko się toczy na Ukrainie. No na to, szanowni państwo, nie może być naszej zgody. Nie może być naszej zgody, bo to jest rozdawnictwo wyłącznie waszych pieniędzy. Wyłącznie waszych pieniędzy. 25 miliardów, mówi się tam, te wszystkie pomysły ich zliczyli, jakie pójdą na te wszystkie socjale dla Ukraińców, to jest 60 miliardów złotych. 60 miliardów złotych. Budżet państwa tam się szacuje, może nie Łukasz poprawi, na około 500 miliardów złotych. No to ludzie, no to jest, zobaczcie, jaka to jest ogromna część. To nie idzie na Polskę, na Polaków i tak dalej, tylko na kwestię Ukrainy. Kolejny wątek to będzie później wątek Ukrainy, tak? Ale zobaczcie, mamy tą kwestię, pomagamy.
czy chociaż ktokolwiek się zająknął o Wołyniu? Czy ktokolwiek się zająknął o polityce historycznej? Przecież normalny polityk, dla którego polski interes narodowy jest na piedestale, powiedziałby: dobra, spoko, pomagamy wam w tym, czym możemy, ale najpierw załatwmy nasze sprawy, najpierw załatwmy nasze jakieś zaszłości. Powiedzcie mi, ludzie, czy to jest dużo, czego my się domagamy? Dużo? Szacunku do ofiar? Od ekshumacji innych ofiar? A potem wychodzi prezydent Duda i mówi do księdza Isakowicza Zalewskiego: wasz słowa i do rodzin wołyńskich, to jest normalne? Ja nie widzę, ja widzę, codziennie obserwuję profile pisowskich polityków, tam jest non-stop Ukraina, non-stop Ukraina, wszędzie, wszędzie. W mojej opinii to nie jest, szanowni państwo, normalne. To nie jest, szanowni państwo, normalne. Kładę jeszcze inną tezę, już tam się szacuje, że jest około 5 milionów ludzi, okej, ktoś tam wyjedzie, trzeba pojechać do Niemiec, ale to będzie największa mniejszość. No to czy zalecę ruską onucą, jeżeli powiem, że prędzej czy później jacyś Polacy w końcu się wkurzą, bo się wkurzą, że na to płacą i dojdzie do konfliktów etnicznych? To nie jest nierealne? To jest bardzo realne, szanowni państwo. A czy bardzo nierealne jest to, że największa mniejszość w Polsce będzie chciała decydować potem na przykład w wyborach? Najpierw samorządowych, potem parlamentarnych, etc., etc.? No w mojej opinii to jest problem i z tego się bierze ta inflacja. Trudno przewidzieć, co dalej z inflacją, natomiast pewne jest to, że zakończyliśmy pierwszy blok pytań. Przed nami blok drugi, wojna. Putin w tym roku zaatakował Ukrainę. Po 173 dniach walk Zachód chyba coraz mniej wzruszony. Wojna spowszedniała. Wszyscy przekonani, że będzie się ciągnąć latami. A czy my możemy być pewni, że Putin nie zaatakuje Polski? Czy te czołgi, które oddajemy Ukrainie, chronią nas przed bombami spadającymi na Warszawę? Czy polski rząd próbuje zapobiec tej wojnie, a może nas w nią wpędza? I zanim oddam komuś głos, to przypominam jeszcze o tym limicie czasu 5 minut na odpowiedź. Wojciech Sumnicz. No tak się składa, że mój przedmówca, który tutaj miał swoją debatę o godzinie 16.30, był jedną z tych osób, które wiedziały o tym, że ta wojna wybuchnie. Mówię o Tomku Bucyńskim, z którym piszę książki. I to nie był dar przewidywania, tylko to była po prostu wiedza operacyjna. Ci, którzy mieli wiedzieć, wiedzieli, że ta wojna wybuchnie. Akurat Tomek miał wiedzę od SBU, oni mieli kontakty w FSB. Pokazujemy to w naszej książce, nie nasza z wojna, skąd ta wiedza była. Można było się przygotować, można było przewidzieć pewne sytuacje, jeżeli wiedza była. Bo jeżeli wiedział major w stanie spoczynku, ABW, że będzie, że ta wojna wybuchnie, to z całą pewnością wiedzieli też ludzie na wysokich stołkach w Polsce i daleko poza Polską. Jak zatem wytłumaczyć, że już, można powiedzieć, na początku stycznia nasz premier mówił o tym, że choćby było 5 milionów uchodźców, przyjmiemy wszystkich, bo damy radę. Przecież takiej skali uchodźców nie zniosłoby żadne, bez gigantycznego uszczerbku, a może nawet w ogóle, nie zniosłoby żadne państwo świata. Niemcy mówili, przyjmiemy 200 tysięcy, w Portugalii mówili kilka tysięcy. My zachowaliśmy się w tej sytuacji rzeczywiście tak, po raz kolejny powtórzę, jak bylibyśmy państwem absolutnie bardzo, bardzo bogatym. To już było o tym mówione, ale kolejne elementy tej wojny, dane na miesiąc wstecz, Stany Zjednoczone wyposażyły wojska ukraińskie uzbrojenie wartości ponad 2 miliardy dolarów. Polska na miesiąc temu 1 800 000 000 dolarów. Byliśmy drudzy, nawet przed Wielką Brytanią, która dała uzbrojenie wartości ponad 1 000 000 000 dolarów. Wszystkie inne państwa razem wzięte nie uzbroiły w takim stopniu, nie wyłożyły tyle pieniędzy na rozbrojenie Ukrainy, co Polska. Rzeczywiście zachowaliśmy się tak, jak bylibyśmy jakimś gigantycznym potentatem militarnym, gospodarczym, ekonomicznym, a przecież nie jesteśmy na żadnym polu potentatem. To jest rzeczywiście zdumiewające. Ja mówię o tym wielokrotnie, powtórzę, że nie trzeba być wcale ruską onucą, trzeba być po prostu Polakiem, który troszczy się o sprawy swojego kraju. Kiedy pisaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, że my w naszej książce będziemy opierać się między innymi o wiedzę ludzi z SBU, bo tam Tomek ma kolegów. Niektórzy a priori nazwali nas banderowcami. Kiedy pokazywaliśmy, że to, co serwuje się opinii publicznej, to jest kłamstwo, że ta wojna nie wygląda wcale tak, jak nam się mówi, że Ukraina wcale tej wojny nie wygrywa, że Rosja zarabia w zasadzie miliardy
bo gdzie indziej przekazuje swoje surowce, że cały czas się posuwa do przodu, że to nie jest to, co nam serwują, że w zasadzie każdy dzień to jest zwycięstwo Ukrainy i że my jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, więc możemy spać spokojnie. Pokazaliśmy, że to wygląda zupełnie inaczej i wcale nie jesteśmy bezpieczni, to zaczęto nas nazywać ruskimi onucami. Nie jesteśmy ani banderowcami, ani ruskimi onucami, jesteśmy po prostu Polakami, którzy troszczą się o swój kraj i myślę, że mamy nie tylko takie prawo, ale także obowiązek. Proszę Państwa, kiedy prowadziłem takie dysputy, mówiąc o tym, że NATO wcale nas nie chroni, to niektórzy mówili o artykuł 5, a ja pytałem, a czy ktoś przeczytał artykuł 5? Pytałem swoich rozmówców, tych, którzy właśnie mówili o tym, że artykuł 5 nas chroni. Pytałem jednego, drugiego, czy przeczytałeś artykuł 5 traktatu NATO? Odpowiedź była zawsze taka sama, no nie. Możecie Państwo wziąć telefon komórkowy i jeżeli kłamie, to możecie mnie wypunktować. Znajdźcie mi jedno słowo, nawet nie zdanie, jedno słowo, które w tym artykule 5 nas chroni, które daje gwarancję. Nie ma nam takiego słowa. Tam jest mowa o tym, że w sytuacji agresji na jednego z członków NATO, państwa NATO powinny zareagować w taki sposób, jaki uznają za konieczny, nie wyłączając możliwości użycia siły zbrojnej. Innymi słowy, artykuł 5 daje pewne możliwości, ale nie daje żadnej gwarancji. Te gwarancje z 1939 roku, przy tych, które mamy dziś, to były gwarancje wielokrotnie silniejsze. I tak wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. Czy do momentu, kiedy słynne zdanie wypowiedziane przez Kaja Kallas, premiera Estonii, która powiedziała bodajże 1,5 miesiąca temu, że ona nie zgadza się z taką doktryną NATO, jak obowiązuje dotychczas, że państwa, że cała Prybałtyka i część Polski zostanie zajęta, oddana w zasadzie bez walki, bez pomocy NATO i dopiero po 6 miesiącach doktryna NATO zakłada, że te państwa zostaną odbite. I premier Estonii po raz pierwszy powiedziała to publicznie, że po pierwsze taka doktryna, że tych NATO to zakłada, a po drugie, że nie zgadza się na to, bo po 6 miesiącach to nie będzie ze strony czego zbierać. Czy ktoś w Polsce mówił nam o tym, że tak to rzeczywiście wygląda? Mamiono nas jakimiś bajkami, że jesteśmy bezpieczni. Tymczasem nie jesteśmy bezpieczni i NATO nie jest dla nas 100% gwarancją. Daje pewne możliwości, oczywiście lepiej być niż nie być. Natomiast nie jest gwarancją taką, jaką nam mówiono. My musimy i zdajemy sobie z tego sprawę, ci, którzy mają oczy i uszy otwarte i mają pewną wiedzę, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że gdyby przyszło co do czego, to znowu, przynajmniej przez pewien czas, możemy zostać sami. Oficer, który dał nam głos do naszej książki z Akademii Sztuki Wojennej, świadomie nie wymawiam jego nazwiska, dlatego że w książce jest jego imię i nazwisko, ale po tym, kiedy dał nam zresztą zautoryzowaną wypowiedź, miał bardzo duże nieprzyjemności i prosiłby już nie mówić o nim z imienia i nazwiska. Oczywiście to, co powiedział do książki, jest prawdą, on to autoryzował, natomiast mówi, nie wymieniajcie już mojego imienia i nazwiska, bo jak będziecie wymieniać, to ja będę miał z tego powodu straszliwe problemy. A co powiedział nam ten człowiek i wielu innych, którzy nie zawsze mogli powiedzieć to pod imieniem i nazwiskiem? Że dozbrajamy się przez totalne rozbrojenie, że zachowaliśmy się jak ten, który czeka na gołębia na dachu, ale tego gołębia nie ma, tymczasem pozbywa się wróbla w garści. I my rzeczywiście, proszę Państwa, tak rzeczywiście wyglądamy. Kiedy mówiliśmy o tym Stonkiem Budzyńskim w maju, bo Tomasz zjeździł Ukrainę wszerz i wzdłuż, był w Buczy, w wielu innych miejscach, rozmawiał tam naprawdę z wieloma oficerami SBU, naprawdę analizował to bardzo dokładnie, zresztą nie tylko tam, bo pomagał nam przy naszej książce Richard Graham, były szef wywiadu brytyjskiego, pomagało wielu innych, którzy nie mogą dać twarzy, akurat ten się zgodził. Oczywiście w takim zakresie, w jakim mógł się zgodzić, bo wiadomo, że ludzie wywiadu nie mówią wszystkiego o wszystkim, więc my próbowaliśmy prowadzić tą naszą pracę dotyczącą tej książki i zrozumienia, o co chodzi w wojnie na Ukrainie naprawdę, naprawdę szeroko. I doszliśmy do tego, o czym tutaj już dzisiaj była mowa, ale my doszliśmy do tego, można powiedzieć, już w kwietniu, podając twarde dane, że analizy Friedmana, którego think tank jest cieniem CIA, George'a Friedmana z 2015 roku, kiedy on mówił, że aby przerwać kondominium rosyjsko-niemieckie, to Ameryka musi doprowadzić do wojny na Ukrainie. To samo mówił William Barnes, obecny szef CIA, człowiek, który kiedy był jeszcze ambasadorem amerykańskim w Moskwie, mówił dokładnie to samo. W interesie Ameryki jest doprowadzenie do wojny na Ukrainie. Zbliżenie Ukrainy do NATO będzie tym samym, co umieszczenie rosyjskich rakiet na Kubie dla Ameryki. Będzie po prostu wojną. Przyjrzyjcie się Państwo, co robiono wcześniej, zanim nastąpiła ta wojna. Robiono wszystko, aby ta wojna była. Oczywiście agresorem w tej wojnie jest Putin, ale Amerykanie dokładnie tak samo chcieli tej wojny. Wojny zastępczej, wojny toczonej na terenie obcego państwa rękami nieamerykańskich żołnierzy. Co mówią Friedman i Williams o Polsce?
mówią o tym, że my, jak Ukraina, jesteśmy w strefie zgniotu. Te dwa państwa, nawet nie Prybałtyka, ale przede wszystkim Polska i Ukraina, jesteśmy w strefie zgniotu. Ukraina płaci dzisiaj krwią, a my płacimy ekonomicznie. Jesteśmy następni w kolejce, trzeba mieć tego świadomość. Rozbroiliśmy się rzeczywiście dokumentnie, zamawiamy tą broń, no fachowcy mówią, że nie zawsze z sensem, a nawet często całkowicie bez sensu. Ta broń, oby, może kiedyś do nas spłynie. Natomiast na dziś sytuacja jest taka, że rzeczywiście jesteśmy całkowicie rozbrojeni. Płacimy za to gigantyczną, państwo płacicie, my wszyscy płacimy, cenę ekonomiczną. Na to wszystko nakłada się jeszcze oczywiście ta wielka, wielka wędrówka, miliony Ukraińców w Polsce. Ja twierdzę, że to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. A dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że uczę się z historii. Mieliśmy już takie wędrówki ludów z przeszłości. Później następne pokolenia płaciły za to. W zasadzie płacą do dziś za to, że gdy Niemcy palili Żydów na stosach w średniowieczu, bo nie wymyślili palenia w wieku XX, tylko robili to już w średniowieczu. Żydzi w Polsce znaleźli dobre miejsce. Tu budowali swoją tradycję, kulturę, mogli budować swoją tożsamość. Znaleźli dobre miejsce, dobrych ludzi, ale następne pokolenia płaciły za to gigantyczną cenę. Płaciliśmy za to w czasie rozbiorów, gdy Żydzi gremialnie popierali naszych zaborców. 2% Żydów poparło powstania XIX-wieczne, do dziś są uważani przez Żydów za renegatów. Dokładnie tak samo witali Żydzi Sowietów, znaczy Rosjan, bolszewików w 1920 roku. Dokładnie tak samo w 1939. Ja kiedyś myślałem, że witali bramami triumfalnymi, tak jak w Białej Podlaskiej, w mieście, w którym mieszkam, że na tym polegała zdrada Żydów. Otóż nie. Tysiącami strzelali żołnierzom polskim w plecy, pokazują to w książce Powrót do Jedwabnego II, sięgając do zapomnianych kronik, dokumentów, które gdzieś tam są zachowane w różnych archiwach, do których sięgaliśmy. Pokazujemy, jak to wyglądało. A więc nie ci, którzy przyjmowali Żydów na naszą ziemię, płacili cenę. Następne pokolenia, jakieś my, że do dziś płacimy za to cenę, bo jesteśmy przez Żydów nazywani nazistami dla brudnych pieniędzy i władzy. Po to to robią. Innymi słowy, twierdzę, że ten kasus, który obserwowaliśmy, może się niestety powtórzyć. To nie musi nastąpić bardzo szybko, to może nastąpić w perspektywie paru czy parunastu lat, ale z całą pewnością nastąpi. Tak potężny eksodus Ukrainy, która nie jest nam przyjazna, miejmy tego świadomość. Bo przecież gdyby rzeczywiście coś się zmieniało, to 11 lipca tego roku mielibyśmy jakieś symptomy tej zmiany. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam bardzo nikomu nadzieję miałem, oczywiście iluzoryczną, bardzo minimalną, bo w zasadzie światełka w tunelu, ale czekałem na te słowa Żeleńskiego. Zresztą media mainstreamowe zapowiadały, że one padną, że padnie odcięcie się od strony banderowskiej, że padnie odcięcie się od tej spuścizny morderców i bandytów, że rzeczywiście może będzie jakiś gest, że będą pochówki, że będą ekshumacje, że będzie restytucja polskich kościołów. Nic takiego nie padło. Oszukano nas po raz kolejny, proszę Państwa. Miejmy tego świadomość, że w tej sytuacji jesteśmy rzeczywiście w pierwszej linii. Jesteśmy państwem, które jest w strefie zgniotu. Poszliśmy zdecydowanie nie o jeden most, a o wiele mostów za daleko. I Bóg jeden raczy wiedzieć, co będzie dalej. Natomiast nasi rządzący w tej całej sytuacji zachowali się najbardziej delikatne słowo, jakie przychodzi mi do głowy, to jest co najmniej głupio, ale tak naprawdę cisną mi się na usta dużo cięższe słowo. Aldona Zawoska. Ja myślę, że my tutaj popełniamy, przynajmniej w mediach, w większości mediów, jeden błąd. To znaczy, uważany jest ten Putin za takiego psychopatę, który pewnego pięknego dnia stwierdził, a to zaatakuje Ukrainę. No przecież tak nigdy nie jest. Wojny nie przygotowuje się w ciągu 2 dni. I jeżeli docierają do nas sygnały, że polski rząd był ostrzegany mniej więcej w listopadzie, że ta wojna wybuchnie, to z całą pewnością służby specjalne takich państw jak Stany Zjednoczone, jak Izrael, jak Niemcy, jak Wielka Brytania wiedziały o tym dużo wcześniej. I drugim błędem, który popełniamy, jest traktowanie tego wyłącznie jako wojny Putina. My tak naprawdę nie wiemy, kto przy tym stoliku jeszcze zasiada. I nieprzypadkowo moim zdaniem jest tak, że do Putina jeździł pan Macron, który chciał być mężem stanu, wszyscy się z niego śmieją po tej tak zwanej niepokornej stronie, że a to prezesik i prezydencik i sobie jeździ, on jest wysłannikiem. Nieprzypadkowo oni się pojawili u Zełenskiego. Mniej więcej w tym samym czasie media włoskie zaczęły pisać, że no w zasadzie Ukraina będzie musiała zasiąść do stołu negocjacyjnego z Rosją i poczynić pewne ustępstwa. Putin po prostu chce zająć te tereny, które chce. On próbował to już zrobić, próbował jeszcze raz i wiele wskazuje, że mu się uda.
przy czym jest to proces dużo dłuższy, dużo wcześniejszy. Zauważył słusznie mój przedmówca, że tutaj mamy próbę budowy tego kondominium niemiecko-rosyjskiego przy pomocy także Nord Stream 2, przy pomocy tego, że pani Angela Merkel mówiła o strefie wolnego handlu od Władywostoku do Lizbony, przy pomocy tego, że nagle dzisiaj Unia Europejska łaskawie stwierdza, że no, Litwa nie może zakazać transferu tych towarów z Rosji do Kaliningradu, bo to dotyczy tylko terenów poza Rosją, poza Federacją Rosyjską, a nie można zatrzymywać Rosji dostaw na jej terytorium. W ten sposób Litwa się dowiedziała, że w zasadzie to ona nie jest suwerennym państwem, bo musi te dostawy przepuszczać. Więc tutaj sytuacja międzynarodowa jest taka, że my tak naprawdę nie wiemy, kto przy tym stole zasiada i o co toczy się gra, i tak naprawdę nie wiemy, jakie są powiązania Władimira Putina, bo on jest uważany jako taki car rosyjski, pewnie na użytek wewnętrzny Rosji tak jest, natomiast nie wiemy, jakie są te powiązania międzynarodowe, bo przecież mamy jeszcze Chiny, mamy jeszcze Daleki Wschód i Bliski Wschód, i tutaj myślę, że przyczyn wojny należałoby też szukać polityce międzynarodowej szerszej niż tylko w fanaberiach Putina. Co do polskiego rządu, no to mamy tutaj niestety kontynuację tej takiej polityki proukraińskiej. Od 30 lat ona jest prowadzona, od 30 lat, a przynajmniej od 7, kiedy pan prezydent obiecywał, że będą ekshumacje, będą pochówki, nie stało się nic. Nie dzieje się nic, wciąż mamy tą taką giedrojciowską wrzątkę, że my stworzymy razem z Ukrainą front przeciwko Rosji i razem jeszcze może z Litwą, i tutaj pod polskim przywództwem te kraje będą razem budowały przyszłość. No, ani Ukraina, ani Litwa tego nie chcą i to naprawdę nie trzeba być jakimś szczególnie bystrym politologiem, żeby to stwierdzić. Zatem rzeczywiście Mateusz Morawiecki, polski rząd, wyszedł mocno przed szereg i wszelkie ostrzeżenia, że może należałoby jednak troszkę zważyć stanowisko, poczekać, co powie NATO, co powie ta Bruksela, co zrobią inne kraje, skończyło się oczywiście atakiem, że to tylko ruskie ruce tak mówią, na śmierć i życie z Putinem i już raz, żeśmy ich pokonali dzisiaj akurat, ale to była sytuacja nieco inna i pewnie jeszcze ta interwencja z góry też miała miejsce, jak przekazy głoszą. A dzisiaj naprawdę nie jest tak, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, że NATO nas całkowicie obroni, bo rzeczywiście tak jest, że doktryna NATO zakłada, że tutaj wojska rosyjskie mogą wkroczyć, a potem będziemy odbijani. No. Te kontyngenty wojsk, które natowskich, które u nas są, to jest za mało i naprawdę ja nie wierzę w to, że z tymi siłami, które mamy, udałoby się nam zatrzymać Rosję. I rzeczywiście też przyznam, że nie wierzę w to, że sytuacja na Ukrainie wygląda tak, jak wygląda, że ciągle te wojska rosyjskie dostają łupnia. No gdyby tak było, to ta wojna już by się skończyła. Ona będzie trwała, prawdopodobnie będzie trwała tak długo, dopóki nie dojdzie do sytuacji takiej oto, że Niemcy będą potrzebowały gazu za wszelką cenę i polityka Fit for 55 polegnie. No i wtedy, jeżeli do tego dojdzie, no to nagle Ukraina się dowie, że bardzo nam przykro, będzie kolejna Jałta, postanowione, pozamiatane, podpisane, a Ukraina będzie się musiała zgodzić na oddanie tych terenów, które Putin chce mieć. Także no, historia lubi się powtarzać i boję się, że tym razem też się powtórzy. Paweł Lisicki. Mówiąc o wojnie, mam zawsze takie, o tej wojnie na Ukrainie, mam takie dziwne wrażenie, bo zderzam wypowiedzi różnych polskich polityków, czy prezydenta, czy premiera, z tym, co przeżyłem ostatnio, czyli 3 tygodnie temu, jak byłem w Rumunii, chociaż to był Siedmiogród, czyli ta część węgierska, i mogłem słuchać takiego drugiego wystąpienia Viktora Orbana. Miejscowość nazywa się Bajle Tusznad. Raz do roku odbywa się tam szkoła letnia. Na zakończenie szkoły letniej jest zwykle takie godzinne, półtora godzinne wystąpienie Orbana, które przedstawia główne założenia polityki. No jak w Polsce to wygląda? W Polsce retoryka jest mniej więcej taka.
Zachód walczy ze złowrogą Rosją, z potwornym imperium, które nie chce niczego innego, jak podbijać resztę świata. Rosja jest nazywana przez niektórych polskich polityków albo ruską czernią, albo Sowietami, albo ruską dziczą i tak dalej, czyli krótko mówiąc mamy całą kategorię no, bardzo mocnych określeń tego wszystkiego, co jest na wschodzie. No i tutaj możemy powiedzieć, totalna barbaria naciera na Zachód. Bohaterska Ukraina wspierana przez bezinteresowną Amerykę broni się przed tym straszliwym najazdem. Polska jest oczywiście po stronie mocy dobra, no bo my musimy być po stronie mocy dobra i robimy co tylko się da, żeby ten straszliwy najazd, tą straszliwą szarańczę, czerń, dzicz i tak dalej, barbarię powstrzymać. Tak mniej więcej wygląda to w różnych oczywiście wersjach, w zależności od tego, czy to jest wypowiedź taka krótka, czy ona jest dłuższa. Mniej więcej zarys wojny przedstawiany przez przedstawicieli polskich elit politycznych. Otóż największy wstrząs, jaki przeżyłem będąc w Rumunii, a jak mówię, to jest siedmiąt, więc właściwie to jest taka węgierska część tej Rumunii, to było to, że po raz pierwszy od początku tego konfliktu usłyszałem z ust ważnego polityka, bo jednak jest to premier Węgier, realną analizę rzeczywistości. Pierwszy raz, ani razu od lutego do lipca tego roku nie słyszałem czegoś podobnego ani z ust polskiego prezydenta, premiera, szefa partii, szefa opozycji, różnych ośrodków, think tanków, tych różnych generałów, którzy pojawiają się w różnych mediach, radiach itd. Krótko mówiąc, mam wrażenie, że albo mam do czynienia, kiedy słucham polskich przedstawicieli, z propagandystami, albo z ludźmi, którzy kompletnie nie rozumieją świata, w którym żyją, albo z ludźmi, którzy wykorzystują tę historię wyłącznie po to, żeby zabłysnąć, pojawić się, zostać usłyszanymi, docenionymi itd., itd. To znaczy jest to, używając takiego języka, nazwijmy to analizy politycznej, radykalne zerwanie ze zdrowym rozsądkiem i ze zdolnością oceniania rzeczywistości taką, jak ona jest. To jest Polska, co więcej, co gorsza, temu brakowi rozsądku towarzyszy nie tylko zachowanie polskich elit, ale bardzo dużej części polskiego społeczeństwa. Przypomniał mi się taki, zaraz przejdę do tego, co powiedział Viktor Orban, ale to jest takie wprowadzenie. Przypomniał mi się taki mem, który widziałem, nie wiem, czy Państwo pamiętają, niedawno były wybory na Węgrzech, gdzie Orban wygrał któryś raz, trzeci raz z rzędu, dostając 70% poparcia. I jego kampania była pod bardzo prostym hasłem: wybierzcie mnie, Węgry nie wejdą do wojny. Takie było hasło. Otóż ten mem wyglądał tak. Na zdjęciu u góry był Orban, wybierzcie mnie, Węgry nie wyjdą do wojny, a poniżej było zdjęcie prezesa Kaczyńskiego, wybierzcie mnie, Polska wyjdzie pierwsza do wojny. No bo to doskonale niestety odpowiada polskiej w tej chwili mentalności. Popatrzmy na badania opinii społecznej. Większość Polaków chce dalej wojny, uważa, że nie wolno się cofnąć ani o krok, że jesteśmy po dobrej stronie mocy, że Rosja się zaraz rozpadnie, że jesteśmy w stanie na jakiegoś takiego, nie wiem, jak to nazwać, amoku, uwiedzenia, euforii. Mówię tutaj oczywiście o danych statystycznych, zakładam, że Państwo nie są w tej grupie, która jest badana, ale to nie wypowiadam, nie oceniam tutaj poszczególnych osób, opieram się na te badania, które możemy zobaczyć w różnych środkach badawczych. Otóż co usłyszałem na Węgrzech? Jak mówię, to mówił polityk wybrany tuż przedtem, dwa tygodnie wcześniej, przez 70% Węgrów. No, Węgrzy, jak porównam poziom życia, wiedzy i tak dalej, nie specjalnie różnią się od Polaków. No, na pewno nie jest to państwo styganizowane, państwo, gdzie ludzie nie mają w ogóle własnych poglądów i tak dalej. Przed Orbanem siedziało kilka tysięcy ludzi. Bardzo się cieszę, że państwo jest tutaj tyle, ale na tamtym spotkaniu było tych ludzi kilka razy więcej, prawda? No, to po prostu taki jest fakt. I on powiedział rzeczy, które w Polsce nie tylko, że nie są wypowiadane, ale jeśli byłyby wypowiadane przez kogokolwiek, to ktoś taki natychmiast zostałby uznany za ruskiego agenta. Natychmiast by go wsadzili, nie wiem, do paki albo ABW by przyszła, by powiedziała: Boże, znaczy nie ma dla takich poglądów miejsca w Polsce, a tam są to poglądy dominujące, wygłaszane przez, jak mówię, premiera państwa. Jakie są to te poglądy, najkrócej mówiąc? Pierwsza teza, którą Orban postawił, która w Polsce w ogóle się nie może pojawić, bo jest uznawana za zdradę, to jest taka, że wojna na Ukrainie jest wojną tak naprawdę Stanów Zjednoczonych z Rosją. Druga teza, którą postawił, odpowiedzialność za to, że do konfliktu doszło,
przyszła, spada w dużym stopniu na Amerykę, a nie na Rosję. Oczywiście Rosja jest agresorem faktycznym, ponieważ nastąpił atak militarny ze strony rosyjskiej, ale on nastąpił dlatego, ponieważ wcześniej, przez kilka lat, właściwie od roku 2014, Stany Zjednoczone systematycznie dozbrajały Ukrainę i czyniły z niej kogoś, kto można by nazwać de facto członka NATO. Mimo tego, że od roku 2014 kolejni dyplomaci, były szef ambasady amerykańskiej w Moskwie, znani politolodzy jak Henry Kissinger, znani politolodzy twierdzili, że dozbrajanie Ukrainy w taki sposób i przyciąganie jej do NATO jest tą czerwoną linią, która musi spowodować wojnę, Waszyngton konsekwentnie od czasu wyboru Joe Bidena z jeszcze większą intensywnością dokładnie to robi, prawda? No to jest ten zakrał w Polsce, nie można uznać za tezę należącą do debaty publicznej, tylko ona jest uważana, prawda, za formę zdrady. Trzecia teza. Jeśli ma nastąpić jakieś porozumienie, to ono musi zakładać to, że Stany Zjednoczone zmienią swoją politykę, a dla państw takich jak Węgry, no Orban mówił o Węgrzech, ale też i Polska, przyciąganie tego konfliktu jest radykalnie niebezpieczne, bo im dłużej ten konflikt trwa, tym bardziej rośnie ryzyko. Konflikt ma to do siebie, że nigdy nie można tym zapanować. Jak państwo popatrzą na historię I wojny światowej, II wojny światowej, różne wojny światowe, to jest tak, że ludzie albo politycy, którzy przystępowali do tych wojen, zawsze mieli inne cele, niż faktycznie były osiągane. Doskonale to widać w czasie I wojny światowej. Każde z państw, które weszło do wojny, sądziło, że to będzie krótka wojna, zakończy się zwycięstwem, no, odpowiednio, albo aliantów, prawda, albo strony tam państw Niemiec, Austro-Węgier. Natomiast przebieg wojny był zawsze dokładnie inny od tego, co sobie zamierzono. Dlatego zdrowy rozsądek podpowiada, żeby za wszelką cenę jak najszybciej wygaszać takie konflikty, bo im dłużej on trwa, wystarczy jedna źle wystrzelona rakieta, albo jedna bomba, która gdzieś źle wpadnie, albo jedna bitwa, która pójdzie nie tak, i komuś mogą, że tak powiem, puścić nerwy. I wtedy, biorąc pod uwagę skalę zniszczenia, którą każdy z państw może powodować, to taki konflikt, który jest ograniczony, stanie się nieograniczony. Czyli co powinien podpowiadać zdrowy rozsądek, który był reprezentowany przez Orbana, w Polsce jest uważany za przejaw zdrady i ruskiego tam podejścia? Dążenie do kompromisu. To dążenie do kompromisu musi oznaczać, to są słowa Orbana, że Ukraina, a ściśle mówiąc Stany Zjednoczone, muszą się pogodzić z jakąś formą modus vivendi, prawda? No nie da się założyć, że nagle teraz w efekcie tego, co się dzieje, Rosja zrezygnuje ze wszystkiego, co zajęła, zrezygnuje z tego, że straciła te, tam nie wiem, tysięcy żołnierzy, prawda? I nagle się cofnie do roku 2014 albo jeszcze wcześniej do roku 2008. Przecież to jest absurd. Żeby osiągnąć taki cel, trzeba by było ją zniszczyć. No nie ma innego sposobu, prawda? Więc co powinien zrobić rozsądny polityk? Doprowadzić do takiej formy porozumienia, gdzie każda ze stron ustąpi z tego, co jest, a im dłużej konflikt trwa, tym mniej prawdopodobne jest jego normalne zakończenie, tym więcej na tym traci Ukraina, ale też tym więcej ryzykują na tym inne państwa. No bo tak jak powiedziałem, konflikt może się zawsze wyrwać spod kontroli. To jest chyba rozsądne podejście, prawda? Nie ma w tym niczego zawodnego. Tym bardziej Orban zrobił jeszcze jedną rzecz w czasie tego wystąpienia, czego nie słyszałem, szczerze mówiąc, wystąpień już nie tylko polskich polityków, ale żadnego specjalisty z think tanku i tak dalej. Pokazał w bardzo przekonujący sposób, jak na tym konflikcie zyskują największe amerykańskie koncerny. Koncerny zbrojeniowe, koncerny paliwowe, jak ta wojna sprawia, że ten zysk jest generowany przez tych największych graczy rynkowych, rośnie w sposób wręcz kosmiczny, tak? No, oczywiście z tego nie wynika, że te koncerny muszą być tymi, które doprowadziły do tej wojny, ale co najmniej powinno nas bardzo, że tak powiem, uwrażliwiać na to, że jeśli ich interesy polegają na tym, żeby to przedłużać, no to ładne, no wszyscy teraz się zbroją, się wszyscy zbroją, to rosną zamówienia, prawda? Jak rosną zamówienia, to się na tym zarabia.
no to to trzeba brać pod uwagę, trzeba widzieć w związku z tym, że nie jest to prosty podział na dobro i zło, barbarię, nie wiem, obrońców tam, nie wiem czego, demokracji i tak na to należy patrzeć. Jeszcze jedna rzecz, która również w tym wystąpieniu się pojawiła, ale ona się pojawiła na marginesie, a która w Polsce też się kompletnie nie pojawia. No przecież łatwo zauważyć, że zwycięstwo ewentualne, nazwijmy to tak, z Zachodu nad Rosją, to nie jest ten typ zwycięstwa, z którym mielibyśmy do czynienia przed rokiem 89 wolności nad komunizmem. Czy państwo takie pod rządami, nie wiem, Joe Bidena, czy państwo francuskie, czy państwo niemieckie, bo Unia Europejska, to są państwa tak demokratyczne, jak żeśmy, albo tak wolnościowe, jak żeśmy o nich myśleli przed rokiem 89, no moim zdaniem nie. Wszystko, co obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat, to sprawia, że nie sposób tutaj mówić o tym, że Zachód jest tym samym Zachodem, który był jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Pandemia, czy tak zwana pandemia, no to był jeden wielki okres totalnego zamordyzmu przecież. Możemy to obserwować na każdym kroku, tak? Ideologia genderowa, ideologia klimatystyczna. Przecież to wszystko jest zasilane i wspierane przez państwa zachodnie. Mówię o tym, żeby pokazać, że nie wolno dzielić w taki prosty, banalny sposób. Tam jest dzicz, barbaria, czerń i tam kto jeszcze ten, a cała prawda, cała słuszność i wszystko jest po stronie Zachodu, a największym obrońcą wolności jest Joe Biden, pan Macron i pan Scholz. To jest totalny absurd, tak? No, ale my, w sensie polskich elit, z polskiego społeczeństwa tak na to patrzymy. Więc kończąc, już powiem tyle, i to jest ostatnia rzecz, tak w całości, bo to było długie wystąpienie, półtora godzinne, mnie uderzyła już ostatnia rzecz, którą państwu pozostawiam do takiego przemyślenia. Jak starałem się zastanowić, w imieniu kogo mówi Orban, albo kogo on reprezentuje, to on nie tylko wielokrotnie to podkreślał, ale to wynikało z tej analizy. On reprezentował Węgrów. A jak patrzę, kogo reprezentują Polacy, polscy politycy i polskie elity, zastanawiam się, oni reprezentują przyszłe widmo państwa polsko-ukraińskiego, którego nie ma. I to jest ta podstawowa różnica. Mamy polityków, którzy reprezentują nieistniejące państwo, nieistniejący naród. I to jest coś wręcz kosmicznego, że ten projekt totalnie utopijny spotyka się z tak szerokim poparciem również polskiego społeczeństwa. Tak jak ono zapomniało, że po to ma polityków, żeby broniło ich, a nie jakiejś wydumanej, absurdalnej, nieistniejącej, może nigdy nie mogącej się pojawić istoty, jaką jest, nie wiem, przyszłe państwo polsko-ukraińskie, polsko-litewsko-ukraińskie, albo nie wiadomo co. Dziękuję. Marcin Rolo. Fajnie, że pan redaktor Pawłosicki poruszył kwestię Orbana, ja tu się absolutnie z gościem zgadzam, ale dlaczego tak jest, przepraszam, jeżeli kogoś urażę, bo facet ma jaja, ma intelektualnego cholec i co on mówi, zauważcie, co on mówi, pierwsze jego zdanie, jak się rozpoczął konflikt, który jak tutaj słusznie przytomnie zauważył pan redaktor Pawłosicki, który trwał od 14, od pomarańczowej rewolucji, etc., etc., mówi wprost, w konflikcie rosyjsko-ukraińskim Węgry stoją po stronie Węgier. Króciutko. Czy ktokolwiek z polskich polityków powiedział polski interes narodowy? Nie. Liczy się polski interes narodowy? Nie. Co tweet to praktycznie tylko Ukraina, 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 Ukraina. Ostatnio z Wojtkiem z miesiąc temu byliśmy w takiej bazie F-16. No ale tak jak to my, przytomne redaktorki, na pewno major nas oprowadzał. No i się pytamy szanownego pana majora, no ale panie major, w ile się odpala te F-16? No pan major mówi, no tam między 12 a 15 minut. Okej. Okay. Czyli wystartuje. A jakby tam Putin pierdyknął rakietę, to w ile ona przyleci w wasze lotnisko? On mówi, no tam między 6 a 7 minut. No to tyle, jeżeli chodzi o obronność Polski. To tyle. Nie, to serio, wiecie, no to nie ma tutaj śmiechu, szanowni państwo. Jedna rakietka i już 49 F-16, które jeszcze mamy, jeszcze nie oddaliśmy Ukrainie, no to i skąd będą startowały? Co, z Okęcia? Nie, sprzed kancelarii premiera Morawieckiego? No nie. No więc to są realne, szanowni państwo, problemy. Nie mamy tu, jesteśmy kompletnie rozbrojeni. Jesteśmy kompletnie rozbrojonym, szanowni państwo, narodem. Dalej lecimy. Kwestia Rosji. Tutaj wielkie restrykcje tego, Rosja jest biedna i tak dalej, tam szczury popylają, bo może tak gdzieś tam za Moskwą, tak? Ale zaoramy ich finansowo. Dziennie do Putina leci między 800 milionów euro a miliard euro.
z tytułu gazu, kwestii energetyki. Niemcy pompują, Francuzi pompują. Dziwnym prawem nawet Ukraina cały czas popiera odruski gaz. No czujecie to? Szczerze, ja uważam, że to jest taka trochę dziwna wojna. Dziwna wojna dla mnie jest, szanowni państwo. Na pewno to nie jest nasza wojna. Podkreślam, pomagać trzeba, ale pomagać trzeba, szanowni państwo, z głową. To absolutnie, ja jestem akurat w tym temacie fanem całkowitym Viktora Orbana, bo to, co ten człowiek mówi, to jest coś niesamowitego. Węgierski interes narodowy. I my powinniśmy myśleć wyłącznie o polskim interesie narodowym. W czym my mamy interes? Ja pamiętam, Morawiecki wychodzi, i to chyba Marzec, i mówi, no, Unia, dawajcie tam, walimy w Putina, nie bierzemy od niego gazu, kurczę, węgla i tak dalej. No, proszę, róbcie to w tej chwili. Tam minęło chyba 3 miesiące. Ktoś tam zadaje pytanie, no ale mamy węgiel? Mamy węgiel? Mamy gaz? A Morawiecki mówi, no nie, bo Unia zablokowała węgiel i gaz. No to ludzie, no to jest jakaś chora sytuacja kompletnie. Tylko pytanie, ja uważam, że ta debata nie powinna być co z tą Polską, bo to już gadamy i znamy rozwiązania i gaworzymy o tym od miesięcy, tylko pytanie powinno być, czy my jako Polacy w ogóle chcemy mieć państwo? Tak uważam. Czy my jako Polacy w ogóle chcemy mieć państwo? W takich kategoriach, jak my to pewnie rozumujemy, czyli państwo suwerenne, państwo niepodległe, państwo bezpieczne. No ja bym chciał mieć takie państwo. Także ja sobie stanowię nawet najgłupsze prawo, ale to robi Polak w Polsce, a nie, że jakaś Bruksela, czy nie wiem, Żydzi gdzieś tam w ambasadzie w Wiedniu dyktują, czy możemy robić takie prawo, jak a nie inne, jak to było w przypadku ustawy IPM, jak dokładnie pamiętacie, w 2019 roku, kiedy zostało to wszystko zaorane, bodaj w ambasadzie Izraela w Wiedniu, tak? Więc, no przepraszam, no, to jest polityka na klęczkach. Totalnie. To już nawet nie to, że na klęczniku, tylko jak twarzą w błocie. My w ogóle nie mamy jakiejkolwiek polityki zagranicznej, jakiejkolwiek, szanowni państwo. Przecież, no, nie liczmy na szacunek od innych, jeżeli my sami siebie nie szanujemy. No nie liczmy. Jeżeli widzimy Ukraińców, którzy już coraz bardziej, coraz mocniej mają podejście roszczeniowe, bo mają, tak? I nikt im nie zwraca na to uwagi, no to jak oni mają szanować tych Polaków? Oni, ostatnio słyszałem taką rozmowę, znam trochę Ukraińców, bardzo porządni ludzie też, żeby nie było. Ale się pyta mnie taka właśnie nasza znajoma, mówi do mnie, Marcin, czy wobec się jakimi frajerami? Czy wobec się jakimi frajerami? Czy gdyby coś się stało w Polsce, my byśmy wam nie pomogli, absolutnie. Druga kwestia, niby ten Zachód i tak dalej, USA. Tutaj już na sztywno będę ruskim agentem, już czekam, jak pan Sakiewicz sam własnoręcznie napisze taki artykuł, ale spoko mogę być. Zadajmy sobie pytanie, hipotetycznie. Gdyby Putin się zirytował w końcu, to nie jest wariat, żeby nie było, to nie jest świr. Żeby się zirytował, mówi, a wy Polacy przegięliście, puszczam na was jakąś torpedę. No i przyjmijmy, torpeda leci w miasto Wojtka, Biało, dobrze mówię? 10 tysięcy ludzi ginie. I co, myślicie, że USA co wypowie wojnę Rosji? I tak szczerze, no, jak myślicie? No też w to wątpię. Może Biden wyjdzie, no wiecie, kurczę, nie wiem, może jakieś karetki mam, myślę, może zniżki do KFC, nie wiem. Coś tam może wam pomogę. Dwuruję sobie troszeczkę, ale no w takiej sytuacji, szanowni państwo, my jesteśmy. W takiej sytuacji my jesteśmy. Myślicie, że co, że żołnierze USA będą nas tutaj bronili? Nie, nie. Mi się wydaje, że oni bronią tej kwestii węgla. Kwestii węgla, która jest całkowicie zaorana. Zobaczcie, o tym się nie mówi, prawda? O tym się nie mówi. Ile protestów zrobiliśmy, ile zrobiliśmy debat na ten temat, że mamy... Mało tego, prezydent Duda o tym mówił w 15 roku, że mamy 200 czy tam 300 lat bezpieczeństwa energetycznego. Bo mamy. System zgazowania węgla, przekształcania to na prąd, to na gaz. Moglibyśmy spokojnie jeszcze eksportować. W mojej opinii Śląsk powinien w drugim Kuwejtem. Ale nie. Lepiej eksportować od innych, bo oczywiście w Polsce się nie opłaca wydobywać. Ale zobaczcie, w Polsce się nie opłaca wydobywać Polakom. Bo już jakby niemiaszki kupiły kopalnie, to by już się opłaca. To już jest gitara. Nie, bo sobie jest polski węgiel. Jak Niemcy wydobywają, jest dobrze, tak? Jest fajnie. Tutaj też na to nachodzą te wszystkie pstety klimatyczne i te inne wszelkiej maści głupoty, ta głupawka, te Thunbergi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przecież to nie kto inny, ale minister Kurtyka z Prawa i Sprawiedliwości, minister klimatu. Czujecie, że mieliśmy ministra klimatu. Ministra klimatu. Tam nawet jakaś była sekcja od NASA w Polsce. Coś niesamowitego. No dobra, ale minister klimatu chwalił się, że on wykreował Gretę Thunberg, Hauderiu w Katowicach, na jednym z tych paneli właśnie energetycznych. On się chwalił, że to
Polsce Greta Thunberg została wykreowana. To się wszystko, szanowni państwo, nakłada. To się wszystko, szanowni państwo, nakłada. Ja bym się nie zdziwił, już ta wojna też jest taka celowa, może nie duża ustawka, bo giną ludzie, tak? I z jednej, i z drugiej strony. Ale jeżeli, nie wiem, czy oglądaliście tam jedna z ostatnich konferencji, podejmę, chyba jakiś minister z Ukrainy dyktował i mówił, no tutaj Niemcy będą budowali to, tamtego. Co przypadło Polakom? Donbas. Czyli najpierw byśmy musieli ten Donbas chyba sobie odbić od ruskich. No to gratuluję. Tym F-16, które będą zablokowane. No widzę to już po prostu oczami Błaszczaka, Maciu. Tak by było. Więc czy, odpowiedzmy sobie pytanie, czy to jest szacunek dla narodu polskiego? Czy, jeszcze raz zadam pytanie, czy my tak dużo chcemy? Na tej kwestii Ukrainy mogliśmy naprawdę ugrać bardzo wiele spraw. Wołyń był jedną z kwestii. Ja pamiętam, że kilka lat temu Kaczyński mówił, sam Jarosław Kaczyński mówił, że z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. A dzisiaj spoko, luz fajnie jest, nie? I maszerują sobie Morawiecki z Kaczyńskim ulicą Szuchewycza i im to nie przeszkadza. Ludobójcy, mordercy Polaków, 250 tysięcy zamordowanych dusz. Szacuje się nawet, że około 500 000. Do tej pory nie wiemy, bo ekshumacje. Zobaczcie, nawet ta barbaria, nawet ta straszna, obrzydliwa Rosja jakoś z Katyniem odpuścili, prawda? Więc naprawdę musimy sobie odpowiedzieć, szanowni państwo, na to pytanie, czy my w ogóle chcemy mieć państwo? Czy my w ogóle chcemy mieć państwo? Ale państwo w tych kategoriach, które powiedziałem wcześniej, suwerenne, niepodległe i bezpieczne, ale w taki sposób, że to my o tym decydujemy. My Polacy. Lepiej bądź gorzej. Ale w mojej opinii to nie jest absolutnie nasza wojna. Możemy ją krytykować, musimy ją obserwować, ale powinniśmy się jak najbardziej zbroić. W mojej opinii dać broń Polakom przede wszystkim. Broń Polakom dać, żeby taki przypadkowy, hipotetyczny najeźdźca dał się babki, która wyskoczy z jakimś kałachem czy z kimś i po prostu napaszeruje całym magazynkiem danych zawodników, którzy ewentualnie, hipotetycznie mówię, by zaatakowali. Tylko uważam, że ta broń powinna być w każdym domu, szanowni państwo. Też ta kultura broni, która powinna być absolutnie cały czas na piedestale i to powinno tak naprawdę iść w głównych mediach, a nie kwestia jakichś maseczek czy innych głupot, albo Adasia Gizny, mojego ulubieńca, który psika szprejem na maseczkę i mówi, że deszcz pada. No z takimi ekspertami mieliśmy do czynienia. Ja w ogóle uważam, bo ja jestem wielkim fanem Adama Gizny, mam jego plakat nad łóżkiem. Ja w ogóle uważam, że prezes Kurski powinien, bo już dostał nagrodę dziennikarza medycznego, to teraz powinien dostać nagrodę dziennikarza wojennego. Bo wcześniej gadał o szprycach, a teraz gada o armatach. Można? Więc no właśnie z tym mamy, szanowni państwo, do czynienia. Tylko naprawdę my się musimy jako naród obudzić. Myśleć o swoim interesie. Na tej wojnie także można ugrać. Nie oszukujmy się, dlaczego o tym nikt nie mówi? Przecież wojna to jest biznes. To jest gigantyczny biznes. Ruscy, Chińczycy tworzą BRICS, Arabia Saudyjska, 3 miliardy ludzi. My jesteśmy w tej kwestii tak zwanego Zachodu, tam około 700 milionów ludzi. No i teraz zobaczcie, zobaczcie sobie, jak wygląda rząd dziadzi Bidy, czyli Joe Bidena. Jak wygląda? Sekretarz o kwestii obronności to jest jakiś pan, pani, który sobie przeszczepił genitalia. I teraz wyobraźcie sobie, że Putin albo Xi Jinping na to patrzy. Przynajmniej się tam ze śmiechu. Pierwsza kwestia, która była, jeżeli chodzi na USA, to była ta możliwość chyba zawierania małżeństw par homoseksualnych w wojsku. No to jest bardzo obronne, no. Naprawdę. Więc zobaczcie, my musimy myśleć o sobie. My musimy, szanowni państwo, myśleć o sobie. To nie jest nasza wojna, pomagać trzeba, ale tym bardziej, jeżeli Morawiecki czy Kaczyński poprzez kontrwywiadywian widzieli, że ona nastąpi, to już dawno powinni się przygotować. Powinni jeździć do USA, powinni jeździć do Niemiec, zbierać kasę, zbierać fundusze, bo wiedzieli, że przyjdzie taka, a nie inna opcja z Ukrainy, że będzie ponad 5 milionów ludzi. Z drugiej strony, czy też nie jest dziwne, odpowiedzmy sobie na pytanie, że Ukraina, która jest państwem dwa razy większym od Polski i wszyscy nagle walą tylko do Polski, no, coś mi się tutaj, szanowni państwo, nie klei, ale mówię, nie oczekujmy szacunku od innych, jeżeli sami się nie będziemy szanować.
kiedy czytam, a zdarza mi się to dosyć często, że publicysta czy analityk w swojej analizie używa sformułowania bracia Ukraińcy, to już nie czytam dalej. Ale dlaczego nie czytam dalej? Nie dlatego, żebym miał wobec Ukraińców jakiekolwiek uprzedzenia, wręcz przeciwnie, i tutaj chyba będę się różnił z częścią szanownych państwa. Sondaże, również te przeprowadzone na Ukrainie, pokazują, że rzeczywiście ogromnie wzrosła sympatia do Polski. Ja nie sądzę, prawdę mówiąc, żebyśmy mieli w przewidywalnym czasie jakieś problemy z Ukraińcami, również tych, którzy są w Polsce, natury nacjonalistycznej. Jednocześnie te same sondaże robione na Ukrainie pokazują, że wzrosły bardzo nacjonalistyczne nastroje na Ukrainie. To jest w tej sytuacji, jaka tam w tej chwili jest, zrozumiałe. To również dotyczy kwestii UPA, banderowców, całej tej mitologii narodowej, na której Ukraina się niestety oparła, bo to jest problem we wzajemnych stosunkach. Natomiast problemy jakieś na pewno wynikną, bo one zawsze wynikają, nawet jeżeli nie ma takich resentymentów narodowościowych, one zawsze wynikają, kiedy jest jakaś duża mniejszość. Ale wracam do początku, czyli dlaczego nie czytam dalej, kiedy ktoś używa takiego sformułowania, bo to znaczy, że to nie jest racjonalna analiza. Państwa nie mają przyjaźni, nie mają przyjaciół, więc kiedy również czytam, a to na przykład Tomasz Terlikowski napisał, że wstrętny Orban, po tym właśnie wystąpieniu, które Paweł tu relacjonował, nie ma już przyjaciół. Widzimy, że on nie ma przyjaciół. No to rozumiem, że Tomasz Terlikowski w ogóle nie wie, na czym polega polityka międzynarodowa. Nie ma przyjaciół. Są interesy. I my również powinniśmy w ten sposób myśleć. Ale kiedy ja próbowałem już na samym początku tego konfliktu przypominać właśnie o tym, że my mamy swoje interesy. I w tym sensie zresztą też się nie zgodzę ze stwierdzeniem, że to nie jest nasza wojna. Ona jest nasza w tym sensie, że jesteśmy częścią tego układu, w którym ona się toczy. Musimy to brać pod uwagę. Ale przede wszystkim musimy brać pod uwagę nasz własny interes. Tutaj już trochę było mowy o tym, w jakim ona się toczy układzie. Wiktor Orban też w swoim wystąpieniu w Siedmiogrodzie o tym mówił. Bo rzeczywiście jest to trochę taka wojna, jak bywały wojny w czasie zimnej wojny, przed 1989 rokiem, czyli to było coś, co się nazywało proxy wars, wojny przez pośredników, czyli Związek Sowiecki walczył ze Stanami Zjednoczonymi gdzieś na jakimś terytorium i no, różniły się te wojny od tej obecnej tym, że nie wchodziły tam regularne armie obu państw, tylko na obu tak zwani doradcy wojskowi. No ale tak to właśnie wyglądało. Zresztą no, taką wojną była też wojna w Wietnamie wcześniej, taką wojną była wojna w Korei, różne wojny w Afryce. I to jest też taka wojna, w której jest kilka stron. Przede wszystkim trzy najważniejsze, czyli Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, o których tutaj jeszcze mowy nie było, a Chiny są tutaj niezmiernie ważne. Są aktorem stojącym trochę z boku, ale jednak bardzo istotnym w całej układance. I rzeczywiście jest dokładnie tak, jak mówił Paweł Lisicki, czyli jeżeli próbuje się to opisywać właśnie w tych kategoriach, wskazując na to, że każdy tu ma jakiś swój interes, który stara się realizować, to się zostaje natychmiast wrogiem publicznym. Bo u nas wolno na to patrzeć tylko w kategoriach słuszności, niesłuszności, dobra i zła. A my musimy być po stronie dobra i to jest, przepraszam, skrajnie infantylne. Żadne poważne państwo w ten sposób nie podchodzi do swoich interesów, do sytuacji międzynarodowej, tylko patrzy, co może na tym zyskać. I ja na przykład uważam, że rzeczywiście dobrze, że Ukraińcy w tym sensie walczą za nas, że powstrzymują Rosjan na wschodzie swojego państwa. I oczywiście my powinniśmy im w tym pomagać, natomiast pytanie jest przez cały czas, w jakim stopniu. I powinniśmy przede wszystkim trzymać się pewnych racjonalnych odruchów, które, jak się wydaje, każde poważne państwo powinno mieć. Co mam na myśli, mówiąc o racjonalnych odruchach? No na przykład to, że wziąwszy pod uwagę, że sytuacja się dla nas zrobiła jednak znacznie bardziej niebezpieczna niż powiedzmy 2 czy 3 lata temu, powinniśmy dbać o to, żeby nie obniżać znacząco naszych zdolności obronnych. Czyli poważne państwo w takiej sytuacji mówi sobie, dobrze,
musimy pomóc Ukrainie, wysyłając również nasz sprzęt, dlatego że rzeczywiście lepiej, żeby ta wojna się toczyła tam niż u nas, ale zrobimy to wtedy, kiedy będziemy mogli natychmiast uzupełnić ten sprzęt czymś innym. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby polskie T-72, nawet te świeżo zmodernizowane, pojechały na Ukrainę, o ile w tym samym momencie, gdy one będą wyjeżdżać na lawetach tam, przez polską zachodnią granicę, wjechałyby czołgi na wymianę. Tylko że tak nie było. Tamte czołgi wyjechały i co? I nico, i nie ma. No więc to nie jest działanie poważnego, racjonalnego państwa. To jest działanie jakieś infantylne. Polska klasa polityczna miała tylko jeden odruch racjonalności do tej pory. Na szczęście to było na początku konfliktu, kiedy pojawił się pomysł i pojawił się ze strony Waszyngtonu, co znamienne, żebyśmy my wysłali nasze MiG-29 na Ukrainę. No i wtedy rzeczywiście jakieś otrzeźwienie przez moment nastąpiło. Nie zrobiliśmy tego, jak Państwo wiedzą. Każdy tutaj realizuje jakiś swój interes, tylko nie my. Stany Zjednoczone wtedy też realizowały swój interes i realizują go cały czas. Kiedy pojawiają się analitycy, którzy próbują pokazywać, jak to wyglądało i jak wygląda od strony rosyjskiej, to w Polsce też są wyklinani. Przecież dokładnie to próbował robić już głośniej w ostatnich miesiącach w Polsce John Mearsheimer, to próbował robić Henry Kissinger, próbując pokazywać, jak wygląda rosyjska racjonalność. My możemy ją uważać za dziwną, możemy się z nią nie zgadzać, ale żeby przewidzieć, co Rosja zrobi, musimy ją zrozumieć, bo to jest część rozumienia polityki zagranicznej w naszej sytuacji międzynarodowej. No więc kiedy John Mearsheimer tłumaczył, że Rosja postrzegała pewne działania Stanów Zjednoczonych tak i tak, postrzegała je z ich punktu widzenia jako swego rodzaju agresję, chociaż nie gorącą, taką powiedzmy zimną agresję, ale jednak, no to oczywiście w Polsce natychmiast się okazało, że Mearsheimer to jest ruska onuca. Po prostu, no bo to jest odpowiedź w Polsce na każdą próbę racjonalnej analizy tego, co się dzieje. Więc ja przede wszystkim liczę na to, że przynajmniej część osób, mówię teraz o polskiej elicie, powiedzmy nie tylko politycznej, a może nawet nie przede wszystkim, bardziej może o komentariacie tak zwanym, zacznie w pewnym momencie jednak trzeźwieć. I teraz do konkluzji. Co jest moją największą obawą od samego początku tego konfliktu? Uważam, że Polska posunęła się w bardzo wielu swoich działaniach zdecydowanie za daleko. O jednym już mówiłem, to jest kwestia dozbrajania Ukrainy, którego ja nie jestem przeciwnikiem, broń Boże, natomiast jestem przeciwnikiem dozbrajania Ukrainy bez uzupełnienia stanu polskiego wojska, polskiego sprzętu. Podobnie absolutnie nie jestem przeciwnikiem przyjmowania uchodźców, wręcz przeciwnie, uważam, że w tej sytuacji jest to nasz moralny obowiązek. Akurat tutaj używałbym tej kategorii. Mogą z tego też wyniknąć jakieś korzyści, natomiast na pewno jestem przeciwnikiem wydawania na to pieniędzy bez opamiętania. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, na którą Marcin powiedział, znaczy sama Ukraina w tym wszystkim prowadzi bardzo racjonalną politykę. Jak Państwo zobaczą, jak się zachowuje, co robi, z kim gra, z kim rozmawia pan prezydent Zełenski, to jest to ze wszech miar racjonalne. On naprawdę potrafi grać ze wszystkimi. On potrafi grać i z Macronem, i z Scholzem, i z Bidenem, i z nami też potrafi grać. I potrafi wykonać pewne gesty. Nie wykonał tego gestu 11 lipca rzeczywiście. Myślę, że nie wykonał go przede wszystkim dlatego, że wie, jakie są nastroje w samej Ukrainie i że to nie byłoby dobrze zrozumiane przez Ukraińców. Natomiast dzisiaj wykonał gest, głosił gratulacje z okazji naszego święta po polsku. Więc on wie, on umie grać ze wszystkim. My tego nie umiemy. Ja patrząc na to, jak się zachowuje Ukraina, naprawdę duży szacunek, bo oni od samego początku radzą sobie z tym wszystkim na tyle dobrze, na ile mogą, a my też zapominamy, to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że na Ukrainie, wbrew temu, jak się to przedstawia w polskich mediach, nie zostało zawieszone życie polityczne.
To nie jest tam tak, że tam wszyscy są zapatrzeni w pana prezydenta Zełenskiego, uważają go za absolutnie niekwestionowany autorytet, wszyscy go słuchają, stają na baczność i tak dalej. No przecież dopiero co pan prezydent Zełenski odwołał kolejne dwie wysokie osoby z kierownictwa SBU. No zrobił to z jakiegoś powodu. Wcześniej też były takie dymisje. Tam normalnie trwa życie polityczne. On ma swoich politycznych przeciwników. Tam również trwa konflikt i myślę, że już trwa jakieś przygotowywanie gruntu pod to, jak przekonać samych Ukraińców, którzy są z oczywistych powodów bardzo bojowo nastawieni, do tego, że jakąś formę kompromisu trzeba będzie z Rosją zawrzeć. I wracam teraz do tego, co jest moją największą obawą od samego początku trwania tej wojny. Moją największą obawą jest to, że Polska wyłoży bardzo, bardzo dużo, po czym ten konflikt zostanie zawieszony. Rosja będzie miała w ten sposób szansę, żeby zregenerować swoje siły, no bo taki oczywiście będzie cel, jeżeli Putin się zdecyduje w końcu na jakąś formę zawieszenia, rozejmu, czegokolwiek. Natomiast my wyjdziemy z tego tak osłabieni, że przed ewentualnym jakimś kolejnym rozdziałem tego długotrwającego konfliktu, który już może nam bezpośrednio zagrozić, nie będziemy mieli żadnej szansy odpowiednio się wyposażyć, dozbroić, zregenerować naszych sił zbrojnych. I tutaj właśnie w tym wybalansowaniu widzę przede wszystkim kłopot. Polscy politycy, zwłaszcza ci z partii rządzącej, wydają się w ogóle nie dostrzegać tego problemu i nie myśleć w tych kategoriach, że my owszem, musimy jakiś wysiłek wykonać, żeby Ukrainie pomóc, ale nie taki, żeby się samemu kompletnie wyżyłować, ponieważ zostaniemy jako najłatwiejsza później ofiara do upolowania. Ze zbiedniałym społeczeństwem, spauperyzowanym, z gigantyczną inflacją, z dużą ukraińską mniejszością, która siłą rzeczy będzie jakieś problemy wywoływać i z osłabionymi zdolnościami obronnymi. Tak się to może niestety dla nas skończyć, a ja nie bardzo widzę, żeby gdzieś na razie były jakieś oznaki otrzeźwienia z tego, co nazywam amokiem. Chyba to jest najlepsze tutaj określenie. Dziękuję. Dziękuję naszym gościom za ten blok pytań. Mamy czas, proszę Państwa, maksymalnie do godziny 21:00.